billiard table. Bar billiard table. Bar billiard table. Bar billiard table. Co dziś zobaczycie, jest połączeniem elementów wielu sztuk walki. Zapraszamy więc na zajęcia do Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki. Pszczyńska Akademia Sztuk Walki została założona przez braci Jan i Józef Brudny około 40 lat temu. Preferuje dwa kierunki swojego szkolenia, to sztuki walki, które opierają się o kształtowanie osobowości, wychowanie, kulturę, etykę i tutaj kultywowanie światowej klasyki kung fu oraz kombat, gdzie jest to przeciwstawienie się przemocy coraz to większej i polega przede wszystkim na wszystkich tych technikach, które są skuteczne w obronie koniecznej, jak również i szkoleniu na przykład agentów ochrony policji czy straży miejskiej. Pszczyńska Akademia przez wiele lat swojej pracy nad własnym stylem utworzyła go pod nazwą Pszczyńska Sztuka Walki. Został on zarejestrowany przez Światowe Federacje, jak również przez władze w Polsce. Hierarchia stopni w Pszczyńskiej Akademii jest. Ona istnieje w oparciu o federacje światowe i naszą. Najwyższy stopień ma pan Józef Brudny, 10 dan, jak również ma tytuł twórcy szkoły SOKE. Został nadany przez 3 światowe federacje, jak również i przez władze polskie w Warszawie. Jest duża kadra instruktorów z wysokimi stopniami mistrzowskimi. Ja jestem posiadaczem 8 dana. Tutaj koledzy Zbigniew Syc czy Krzysztof Hibner są stopnie 6 dan, jak również wiele, wiele innych jest niższych stopni. Mamy stopnie w różnych stylach. Mamy w systemie Kung Fu Shaolin, mamy w systemie Tonfa, mamy w systemie Combat. Są też jeszcze mniejsze stopnie, gdzie otrzymaliśmy od różnych federacji na zasadzie uznania nas wysokim poziomem, jeśli chodzi o Aikido czy elementy z ninjutsu.
Często pada pytanie, po co trenujemy? Myślę, że jest to sprawa indywidualna dla każdego. Każdy jakieś korzyści czerpie z tego, co robi. Natomiast generalnie myślę, że chodzi o jakieś poczucie bezpieczeństwa, o to, żeby móc kiedyś poradzić sobie w trudnej sytuacji. Nie tylko chodzi tutaj o walkę, ale również o różne sytuacje stresowe w życiu. O to, żeby poradzić sobie w szkole, w pracy, w rodzinie. Myślę, że jeżeli chodzi o trening, jest on na tyle bogaty i na tyle rozwija osobowość i cechy, predyspozycje człowieka, że da sobie radę w życiu w każdej sytuacji. Pszczyńska Akademia Sztuk Walki nie zajmuje się walką sportową, ale swoją działalność opiera o wychowanie poprzez sprawność fizyczną, poprzez elementy jogi, przez akrobatykę, poprzez wykłady z socjologii, z filozofii, z psychologii. Uważamy, że walka sportowa to agresja i nienawiść, a nie szacunek, którego się tutaj uczymy na sali. Bierzemy udział w Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy, bierzemy w tam formach kata indywidualnej, kata z bronią, bierzemy udział w bardzo dynamicznych pokazach, gdzie jest bardzo szerokie zainteresowanie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, jak również ostatnio mieliśmy duży sukces, gdzie Rosja i Ukraina w Belgii podziwiała nasz kombat, gdzie nawet zapytano nas, czy mamy kontakt z amerykańskim wojskiem, ale to wynika po prostu z naszego systemu kombat, który jest dopracowany do perfekcji. Osoby trenujące w Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki kierują się przede wszystkim szacunkiem i przyjaźnią. Szacunkiem do osób, które prowadzą te zajęcia, przede wszystkim do mistrza Akademii, pana Józefa Brudnego, który jest na czele stoi, jak osób również, które posiadają wysokie stopnie mistrzowskie. Natomiast przyjaźń jest wszędzie. Jeżeli wyjeżdżamy razem, idziemy razem do kawiarni, spotykamy się, czy też jesteśmy razem na opłatku wigilijnym, który będzie z nami długo. Także przyjazd jest związana z naszym życiem, z naszym poczuciem wartości, które z sobą razem rozwijamy. Nie jest to związane ze wschodnią etyką i moralnością, jak również ze wschodnią hierarchią. Jest to przede wszystkim naturalne dążenie do tego, by być wspólnie z innymi ludźmi, by wspólnie odkrywać siebie i odkrywać innego człowieka. Grupy początkujące spotykają się dwa razy w tygodniu. Trening trwa półtorej godziny. W grupach starszych preferujemy częstsze spotykanie się na treningach oraz samodzielny trening w domu. Staramy się dbać o to, aby trening był wszechstronny. To znaczy, żeby był wszechstronny dobór ćwiczeń. Wykorzystujemy ćwiczenia z jogi, z akrobatyki, ćwiczenia w terenie, ćwiczenia z bronią, bez broni, z jednym przeciwnikiem, z wieloma, a jak również trening indywidualny. Nie!
dla zainteresowanych zajęcia w Pszczynie prowadzone są w gimnazjum numer 1 w poniedziałki i środy od godziny 17.30 do godziny 20.00. Przede wszystkim jest potrzebne zezwolenie od rodziców, jeżeli ktoś nie ma ukończone 18 rok życia, zezwolenie na uprawianie dalekowschodnich sztuk walki od lekarza i na żądanie zaświadczenie o niekaralności. Jeżeli chodzi o ubiór treningowy w grupach początkujących, zalecamy dowolność. To znaczy, wystarczy koszulka lub bluza jakaś, spodnie z dresu oraz tenisówki. Natomiast w grupach starszych zalecamy kimona. Jeżeli chodzi o inne rekwizyty do treningu, to są przede wszystkim ochraniacze, następnie różnego rodzaju broń, jak pałka, tomfa, gumowy nóż, długi kij. Czyli wszystko to, co na treningu będzie nam potrzebne i z czym będziemy ćwiczyli. Dla osób pozamiejscowych ośrodki Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki znajdują się w Rywniku, w Jastrzębiu, w Gliwicach, w Wodzisławiu, w Żorach, w Mysłowicach, w Woli, w Czechowicach, jak również inne ośrodki, które proszę szukać na plakatach.